Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach nowa seria poboczna na kanale Your Turn To Die. Gierka, o której muszę wam sporo powiedzieć, zanim zaczniemy na dobre tą przygodę na kanale. Ponieważ, tak, po pierwsze, odcinki będą pojawiały się zawsze dzień po trybie wyspiarskim, albo tam trybach dodatkowych, czyli na przykład jak jest odcinek z trybu wyspiarskiego, to na kolejny dzień jest odcinek na przykład jakiegoś fangame'a, czyli Super Dungeon Rompa Another, plus właśnie będzie się pojawiało to, czyli odcinki będą co 3 dni i co 3 dni będę was tym, powiedzmy, męczył bądź też zaciekawiał. Być może jeżeli uda mi się to więcej, to będę wrzucał je częściej. Na razie umówmy się na jeden odcinek raz na 3 dni jako seria dodatkowa. Po drugie, serię znam do drugiej części drugiego rozdziału, ale bardzo mało pamiętam, więc chociaż pierwsze odcinki z aż do trzeciego rozdziału właściwie będą troszkę takie okej, coś tam kojarzę, coś tam było, wiem mniej więcej, czy to tam odpada, czy to nie odpada, to mimo wszystko jest to dla mnie dosyć nowa seria i myślę, że i tak będzie fajnie. Po trzecie, o czym jest w ogóle ta gra? Jest to w sumie taka troszkę Danganronpa. Jeżeli oglądaliście u mnie wszystkie serie fanowskie, to możecie najbardziej porównać to do nowej wersji Danganronpy H2O. Ta Abandon All Hope, która została odświeżona. Tutaj też są różne gry, są głosowania, są emocje, są plot twisty, naprawdę dzieje się bardzo dużo. Jestem ciekaw, jak to się zakończy, niedługo chyba wyjdzie już końcówka trzeciego chaptera, nie wiem czy ostatniego. Też jak pomyślałem, że tej serii na moim kanale zabraknąć absolutnie nie może, dlatego też Your Turn To Die, Dev Game by Majority będzie na moim kanale się pojawiało. I teraz mówię, chociaż znam fabułę, to myślę, że i teraz będzie spoko zabawa. I w sumie jestem ciekaw, jak dużo zapamiętałem i jak bardzo nie miał problemy mimo wszystko z różnymi tutaj wyzwaniami, które gra będzie mi stawiała, bo myślę, że będzie to dosyć sporo mimo wszystko. Aczkolwiek nie przedłużając już dłużej, bo odcinki pewnie będą około 30 minut, jako że i tak macie dużo materiałów na kanale, a to jest taki dodatek. Jeżeli będą 30-minutowe, to kto wie, być może to się pojawiało dwa razy w tych częściej, może na przykład co 2 dni, a nie co 3. Zobaczymy. Póki co zaczynajmy. Jest ona robiona w RPG Makerze, też swoją drogą. To jest też taka ciekawostka. Często pytacie, na jakich programach były pisane gry. I to jest właśnie RPG Maker, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. Hej! Hejo! Losowe pytanie. Ale wiesz, czym jest głos większości? Oczywiście. Haha, nie musisz się wkurzać. To pomocne, żeby zacząć rozmowę łatwym pytaniem. Och, spójrz, coś tam jest. Pan Niebieski. Uwielbiam głosy większości. One reprezentują sposób, w jaki powinna być prowadzona demokracja, czyli wola ludu. To jest metoda, żeby minimalizować konflikty. Nienawidzę głosów większości. One są tylko, żeby uciszyć mniejszość. To sprawia, że jesteście bardziej mrocznie w cieniach. Ach, wygląda na to, że oni się ze sobą kłócą. Celowo? Przypadkowo, czyją opinię byś wsparł? Pana Niebieskiego czy pani Czerwonej? Boże, jakie ciężkie pytanie, już na sam początek? No myślę, że bym się raczej był za... A, za panią Czerwoną, a co? O, zginął. Ale dobrze dla ciebie, twoja opinia ma więcej wspierających. Z tym doświadczeniem poznałeś terror głosowania większości. Ha? Jeżeli to cię uszczęśliwi, czy nie rozpoznajesz... Czy ty nie musisz rozpoznać jakby tego, jak działają te głosy większości? Jasne, to jest skomplikowane. Ha? Co to za spojrzenie? Jeżeli nie wiesz, czy inna osoba... Jeżeli byś nie wiedział, że inna osoba zginie, nie zagłosowałbyś, prawda? Sheesh. To nie doprowadzi cię donikąd, okej? Okay? O to chodzi w tej grze. Nie wyglądasz na zadowolonego, co? Okej, okay, jeżeli nalegasz, zagłosujmy. Twoja opinia kontra moja. Okej, więc dalej. To warto zapamiętać tą twarz, tak tylko wspomnę wam. Tak tylko wam wspomnę. Okej, okay, co tu się dzieje? Halo? Halo? Ja muszę klikać tą myszką. Wybaczcie, że ta myszka jest trochę duża i w ogóle. Oh.
Spokojnie, ja w ogóle to nie pamiętam. Oczywiście wiem, kogo zaczęliśmy, bo zaczęliśmy właśnie po raz pierwszy aż o główną postać. A? Miałem dziwny sen. Boli mnie szczęka. Chyba to przez to, że spadłam głową na ławce. Jest już tak późno? Muszę wracać do domu. Lepiej się pośpieszę. Tak wygląda nasza główna bohaterka, Sara Chudorin, o ile się nie mylę. Powiem wam, że bardzo lubię jako protagonistkę. Przypomina mi trochę protagonistkę z pewnego fangame'a. W sumie mogę nawiązać chyba, chodzi mi oczywiście o Sara z Super Danganronpa Another 2. To jest to bardzo, bardzo, bardzo mam podobny vibe. Jak poznałem Sorę, to od razu mi się z Sarą skojarzyła. Wow, jest już całkowicie ciemno. Dotykaj rzeczy, które cię interesują, żeby je badać. Okej, okay, możemy zbadać sobie datę. Mam tutaj właśnie naszą taką legitymację uczniowską, drugi rok. Sara Chidoin to się chyba czyta. Mamy 164,5 cm. Jest potwierdzonym studentem jakiejś tam szkoły. Tutaj mamy opcje. Opcje nie zmieniam chyba bardziej. Wiem, że... Czekajcie, a czy mogę zgłosić sobie... To nie jest to. O, tak bym zrobił. A czy musicie aż tak głośno słyszeć sowy huczące? A niechaj, będzie dla klimatu, powiedzmy. Zapiszę sobie od razu po raz pierwszy. W ogóle nie mam swojego save'a. Brałem to w ogóle kiedyś, dawno temu. Czy tu się pali okno? Światła są włączone, może to jest strażnik. Dziękuję za twą bezodpoczynkową służbę. Okej, okay, a tego faktu nie pamiętam. To jest stawik tutejszy. Jest plotka, że jeżeli spojrzysz na nie o północy, twoje odbicie do ciebie przemówi. To może być świetna sprawa dla samotnika. Patrzenie na szkołę w ten sposób. Czuję się, jakby była zupełnie inna nocą. Zgasło. Światła. Muszę iść do domu, kiedy jest ciemno? Jest tak ciemno? Frontowa brama szkoły. Nie mogę przejść do domu, jeżeli przez nią nie przejdę. Ale ja jeszcze nie chcę wychodzić. Co jeszcze mogę sprawdzić? Widzicie to? Ktoś tam jest. Niestety z myszki muszę korzystać. Wiem, że to jest antyklimatyczne strasznie, ale no niestety, będę chował ją ze sobą. Co tam porabiasz, Sara? To jest Joe. Joe jest człowiekiem memem, absolutnie. Jest to taki kazuichi tej serii, zdecydowanie. I no cóż, zobaczymy co tam... Ogólnie, nie wspominałem o tym, ale nie spoilerujemy. Nie spoilerujemy absolutnie ani romp, ani też tej serii. Ja mniej więcej wiem, co się działo do pewnego momentu, ale też bardzo słabo to pamiętam. Też nie będę oczywiście wam spoilerował, będę traktował to, jakbym przechodził to po raz pierwszy. A wy, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Fajna łapieska tutaj. Joe Tazuna, albo dla mnie po prostu Joe, mój kolega z klasy. Często chodzimy razem. Ten przyklęty uśmiech, co? Byłaś aż tak późno w klubie? Zaraz zestarzeję się od tego czekania. Ale w porządku, słuchaj. Chcę ci coś powiedzieć. Masz mi coś do powiedzenia? Dziękuję ci bardzo. Dziękujesz? Ale za co? Nie rozumiem. Och, no wiesz, przedstawiłaś nas, racja? Mnie i Ryoko. Racja. Ona jest taką dobrą dziewczyną. Jestem poruszony. Słodka, co? Urocza. Widziałem, jak płyka doner kebaba w całości dzisiaj. Ona jest naprawdę obżartuchem. Całego doner kebaba. Chwila, poszedłeś na randkę? Tak. I to przed chwilą. Wróciłem ze szkoły, że muszę się tobie przechwalać. Powinieneś po prostu pójść do domu. Okej, koniec przechwalania. Chodźmy do domu, Sara. Okej, czekajcie, mnie jedna rzecz interesuje, ale to teraz może nie będę eksperymentował. Bo ostatnio odkryłem, że jest taki skrót klawiszowy, żeby po prostu zapisać sobie screenka od razu. Ale to rzeczywiście później. Będę musiał w ogóle zacząć, będę miał jakieś materiały, żeby zrobić wam jakieś ładne miniaturki. To, czy będę musiał sobie screenować, bo to jest też dosyć ważne. Czy jest jakaś galeria z wszystkimi artami stąd. Dobra, przejdźmy dalej. I teraz możemy iść do ścieżki do domu. Tak wygląda, poruszając się, że nie chodzimy chodząc, na przykład klikając, że idę tutaj, albo wsadem.
tylko normalnie klikamy mów i wybieramy opcję, gdzie chcemy iść. I wtedy Ryoko i ja w końcu... Jak długa jeszcze będzie ta historia? Czy ty mnie słuchasz? Zrobiliśmy ogromny progres. Ten koleś jest taki męczący. Mam to gdzieś? Pocałowaliście się czy co? Co? Nie bądź głupia. Robienie to na pierwszej randce? Ludzie tacy ludzie są potworami. Trzymaliśmy się za ręce. Niesamowity progres, co? Mam na myśli... to było bardziej to, że ja wpadłem w jakąś tam tarapaty i ona mi pomogła wyjść, ale... Jak na kogoś, kto jest tak wygadany, jest strasznie wstydliwy. Ha? Nie jestem wygadany. Ucierpiałem. Boże, to naprawdę mnie uderzyło. Cholera. Może powinienem wrócić do... Middle School? Do tej załogi, tak jak w gimnazjum. I on teraz zaczyna narzekać. Okej, co to jest? Plakat, który ostrzega nas, żeby uważać na nieznajomych. Okej, a to? Wygląda, jakby ktoś leżał. Dobra, czy mogę iść dalej? Wygląda, jakbym coś tu jeszcze mógł zrobić. Okej. Lekkie światło ulicy oświetla obszar. Rzadko wracam do domu o tej godzinie. Jest naprawdę mrocznie. Co się dzieje? Chcesz potrzymać się za ręce? A widzicie? Teraz właśnie Joe zdobywa sobie miłość. Jedna pomaga mu wydostać się z jakiejś pułapki, a druga boi się po prostu powrotu do domu. Nie, Joe. Moje serce już do czegoś należy. Żartuję, ale nie wkurzę się na mnie. Ale teraz mówiąc serio. Czy nie byłoby ci łatwiej, gdybyś miała chłopaka? Nie możesz spać, racja? Przez to stalkera. Czy ty dlatego właśnie wracasz ze mną do domu? Głupia! Po prostu chciałem się poprzychwalać. Przepraszam, dziękuję. To jest problem. No podziękujmy mu. Sarę prześladuje stalker, czyli osoba, która po prostu śledzi ją, obserwuje, porusza się tak jak ona i... No jednym słowem uprzytrza jej życie. Za co, stara? Cóż, jeżeli jesteś taka wdzięczna, to nie będę cię zatrzymywał. Haha. Okej. Chodźmy dalej. Twoi rodzice będą się martwili, że wracasz tak późno. Racja. Muszę uciekać. Joe, uciekaj! Oj, ta muzyczka. Ha? Ale wydaje mi się, że jest jeszcze troszkę za głośno. Troszeczkę dosłownie. Dałbym to 55. O. Udało nam się dotrzeć do domu. A może ja mam za głośne słuchawki? Okej, ja miałem za głośne słuchawki, zdecydowanie. Aż też nie do końca. Dam na 60. Będę później kombinował z dźwiękiem. W porządku. Teraz powinno być okej, jak jesteśmy już tutaj. Joe, czuję ulgę? Boję się. Boję się. Ja bym się bał. Jestem taka wystraszona. Ja zaraz... Co jeżeli on mnie kiedyś zabije? Nie pozwolę na to, okej? Joe, zawołaj mnie, kiedy tylko chcesz. Przyjdę z całym stadem świeżaków. Chyba chodzi o ci kumpli. Ten koleś na mnie patrzył i to wydawało się być... Czy on próbował ze mną pogadać? Cóż, twoi rodzice czekają, Sara? Ta. Hej, Joe, dziękuję, uważaj na siebie. Podziękujmy mu jeszcze raz. W porządku! Do zobaczenia jutro, w szkole! Okej, chyba wejdę. Światła się nie palą? To by było creepy. Tu jest plakietka domowa, czy tam kto tu mieszka. Takie gustowne lampy, które oświetlają przedsionek. Więc to nie jest awaria prądu. Moje dobre, stare drzwi frontowe są odblokowane. Nie widzę salonu przez okno, ale Znaczy, widzę salon przez okno, ale światła są wyłączone. Okej, czy mogę tutaj przejść? Tak. Okej. Jezu, ktoś zabił pana Chucka. Nie mogę iść dalej, boję się. Jest ciemno, dlaczego światła nie są włączone? Mamo, tato, jesteście w domu?
Roślinka upadła. Coś jest z tym dziwnego, dziwacznego, niepokojącego. Dobra, zapiszę sobie, żeby nie zginąć. Zacznijmy od lewa. Zawsze się sprawdza od lewa. Tutaj jest łazienka. To jest pokój moich rodziców. To jest salon. Normalnie mama byłaby tutaj oglądając telewizję i czekając na mnie. Schody prowadzące na pierwsze piętro. Mój pokój tam jest. Dobra. Aha, mogę iść tylko do salonu i tylko na drugie piętro. To pójdę do salonu. Jest tutaj strasznie ciemno. To jest dziwaczne. Niemożliwe, żeby nikogo tutaj nie było. Włączę światła. Okej, to jest chyba włącznik. Włącznik, włączyć? Tak. Mam złe przeczucia. Wciąż włącz. Okej, włączam. Mamo? Mamo! Mamo, mamo! Okej, zacznijmy od tego. Na podłodze jest klucz. Trzymam klucz do pokoju. Dlaczego on tutaj jest? Butelka, która zawsze tutaj stoi. Jakieś zbiorniczki. Przyczepione do ścian telewizor. Zdjęcie mojego dziadka, który zginął, kiedy byłam młoda. Zdjęcie z rodzinnej wycieczki do Hokkaido. Półka. Znaczy, właściwie półki. Od skomplikowanych książek taty, poprzez mangi i magazyny, które w ogóle nie są ułożone. Drzwi jak korytarz. Okej, aha, czyli stamtąd przyszliśmy, a tam jest coś dalej. Drzwi prowadzące do pokoju rodziców. Okej, to się łączy po prostu. Sprawdźmy, co z naszą mamą. Mamo, trzymaj się! Ona oddycha. Wygląda to, że zemdlała. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Dobra, przejdźmy może na korytarz z powrotem. Czy mogę użyć? Sara! Boże, Joe, chcesz, żebym na zawał umarła, czy co? Joe, proszę pomóż, moja mama upadła. Uspokój się. Czy ty wyzwałaś szpital? Gliny? Jeszcze nie, muszę zadzwonić. Zajmę się tym. Słuchaj, Sara, musisz być spokojna. To jest tak straszne, że on tutaj jest. Joe zaczął dzwonić. Co ja robię? Muszę się pozbierać. Muszę coś zrobić, cokolwiek. To jest drzwi do pokoju moich rodziców. A to jest do naszego pokoju drzwi, okej. Dobra, no to idźmy na piętro w takim wypadku. Jest zamknięte. Możemy użyć klucza? Otworzy to. Użyłam klucza. Drzwi się otworzyły. Tato? Tato, jesteś tu? Mama upadła. Tato! Gdzie ty? No i w ten oto sposób zaczęła się gra tak naprawdę. Your turn to die. Dev game by majority. Czyli... jakbyśmy mieli przetłumaczyć to dosłownie, co jest bezsensowne, to twoja pora na śmierć, zabójcza gra większości. Przez większość, poprzez większość. Bo to będzie właśnie jeden z głównych motywów tej gry, o czym przekonać się już niebawem tak naprawdę. Och. Gdzie jestem? Zastanawiam się. Czy ja patrzę na sufit? Dlaczego ja tutaj śpię? Przypomnij sobie sytuację, przypomnij siebie? Przypomnij sobie sytuację. Chyba poszłam do domu. Racja, i wtedy mama. Mamo! Szybko próbowałam usiąść, ale nie mogłam. Czy coś jest na mojej głowie? Mogę pomyśleć spokojnie lub to dotknąć. Pomyśl spokojnie. Teraz wydaje się, że leżę na łóżku, może? Co jest na mojej głowie? Okej, sprawdź to. Ze strachem dotknęłam swojej głowy. To był jakiś pas albo maszyna. Czy jestem do tego przywiązana? Terpel, ktoś mnie związał. Nie ma szans. Ach, co to ma znaczyć? Moja temperatura rosła. Nagle obudził się we mnie strach. Nie, gdzie ja jestem? Halo, pomocy! Nie miałam możliwości ruchu. Poza moją głową, moje lewe ramię, tors, nogi też wydawały się być związane. Mogłem ruszyć tylko prawym ramieniem. Ktokolwiek! Mogłem krzyczeć, a następnie być cicho. Stalker. On skrzywdził moją mamę i sprowadził mnie tutaj. Zastanawiam się, czy ja jestem... Czy ja zostanę zabita? Sara, jesteś tu? Ten głos. Joe, czy to ty? Jesteś obok mnie?
Tak, ale nie możesz się ruszać. Nie możesz coś z tym zrobić? Joe jest w tej samej sytuacji? Telefon? Przeszukaj ciszenie, zapytaj Joe'a. Przeszukajmy ciszenie. Przeszukałem ciszenie moją wolną ręką, ale niczego nie znalazłem. Zapytaj Joe. Joe, czy to twój telefon? E? Masz rację. Coś jest w mojej ciszeni. Tutaj. Halo? Kto to jest? Proszę, pomóż nam! Rozpoczęcie nagrania głosowego. Ha? Pierwsza próba zaraz się zacznie. Sara i Joe, znajdźcie ukryty klucz w tym pokoju. Następnie uwolnijcie się. Jeżeli nie zrobicie tego przed końcem limitu czasowego, urządzenie w łóżku się aktywuje. I wasze ciała zostaną zmiażdżone. Tak czy siak, cieszcie się tym dreszczem emocji całym swoim ciałem i duszą. Limit czasowy to zdrowe 5 minut. I zauważcie, że jest tylko jeden klucz, więc proszę, przyskutujcie, kto go użyje. Co do cholery? Pierwsza próba? Zginiemy za 5 minut? A? Co my zrobimy? Nie ma czasu, żeby teraz o tym gadać. Przyszukaj kieszeń. Zapytaj Joe'a. Kurde, jest za głośno, zdecydowanie za głośno. I tak, teraz powinno być w miarę wydaje mi się spoko. Przyszukaj kieszenie. Przyszukałem kieszenie wolną ręką, ale niczego nie znalazłam. Czy mogę coś zrobić? Chwila. Joe, sprawdź ubrania! Yikes! Kiedy wyciągnąłem telefon z kieszeni, chyba coś mi wypadło. Nie gadaj, podnieś to. Już się robi. Mam to klucz! Okej. Daj mi ten klucz. Joe, podaj mi go. Co ty gadasz? Jest tylko jeden. O! Jedno z nas ginie? Daj mi ten klucz. Może jeszcze raz? Okej. Czyli muszę. Użyj tego klucza. Szybko, pośpiesz się i użyj klucza. Jesteś pewna? Jeżeli to zrobię, ty... Jeżeli ten głos mówi prawdę, może zginąć. Ale... Joe, jestem pewna, że coś ci się uda wymyśleć. Okej. Użyję go. A potem uratuję też ciebie. Zdecydowanie. Niezłe emocje, co? To dopiero początek. Cholera. To trochę zajęło. Muszę ocalić jakąś Sarę. Dobra, mamy 2 minuty, to jest realny czas. 3-1-4-1. Napisane na ścianie. Co to za liczby? Tu jakiś papier ścierny, który wisi. Do czego to jest? Moja najlepsza przyjaciółka Sara przywiązana zielonymi pasami. Czy to jest czas, żebyś się na mnie gapił? Jest tutaj coś do wpisania 4 cyfr. Tak, 3-1-4-1. 3-1-4-1. Czy to wydało dźwięk? Czemu? Żelazne drzwi nie są zablokowane, ale nie możesz zostawić Sary. Zielony zamek. Co powinienem zrobić? Czerwony klucz? Wydaje się być zbyt duży. Głupi klucz. Dlaczego on jest taki bezużyteczny? Okej, wiecie, szczerze wam powiem, że nie pamiętam, co trzeba było zrobić. Sprawdziłem wszystko w pokoju i wciąż nie mam pojęcia. Dlaczego klucz nie pasuje? Może powinienem poszukać innego klucza? Gdzie to może być? Nie mogę ich zniszczyć siłą. Okej, ale co ja tu mogę zmienić? Ja już tu nic nie mogę zmienić. A, są odblokowane, okej. A, czekajcie! Dobra, widzę! Trzeba zdrapać z tego klucza. Ha? Czy ja go trochę zdrapałem? Trochę zielonego pojawiło się po zdrapaniu. To gdzieś był zielony klucz. Jeżeli miałbym czym to zdrapać. Okej. Zdrapię ten klucz. Okej, udało się. Pojawił się zielony klucz. Zielony zamek. Co powinienem zrobić? Użyj klucza. Odblokował się. Ale emocje, co? Naprawdę? Usunę to teraz. Widzicie? Ja to nie pamiętałem, dopiero teraz spojrzałem. To jest... Ja przechodziłem tą grę chyba z 3 lata temu, czy 2. Przynajmniej 2. A może, że to były 3. Dziękuję ci, Joe. Możesz wstać?
Są tam drzwi, chodźmy stąd, pronto! O, poczekaj, Joe. Cholera, jest strasznie ciemno. Nic nie widzę. Idź wzdłuż ściany. Idź wzdłuż ściany. Po lewej jest ślepy zaułek. Wygląda to, że muszę iść w prawo. Mam myśli Sara. Nie rozdzielajmy się. Racja. Szliśmy dalej do przodu. A gdy szliśmy tak daleko, nie widzieliśmy żadnego światła. To wydawało się być bardzo, bardzo długi korytarz. A może my w ogóle nie szliśmy naprzód? Joe, użyj telefonu do światła. Bądźmy odważni i biegnijmy. Bądźmy odważni i biegnijmy? Nie słyszę niczego. Może pobiegnijmy, zanim ktoś przyjdzie. Nie jestem tym fanem, ale jeżeli tak myślisz, to piszę się na to. Mogę cię o coś zapytać? Co takiego? Jesteś ode mnie szybsza, prawda? Nie zostawiłabym cię z tyłu. Więc chodźmy. Raz, dwa i... Kiedy już mieliśmy biec, nagle... Co? Ha? Czy to... Czy pod nami jest wiatr? Poczułam... Moja lewa stopa poczuła ziemię. Czy ja lecę? Nie, my spadamy? Podłoga znikała. Jak długo? Jak wysoko? Jak daleko spadniemy? Czułam, jak moje zmysły się rozdzierają. Ja bym się bał. Hej, wstawaj! No i zaczynamy. Halo? Nie możesz się z taką miną cały czas, panienko. Ha? Gdzie ja jestem? Żebym wiedział. O! Żyję. Nie jestem nawet zraniona. Ludzie! Kim wy do cholery jesteście? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakby miał jakiekolwiek pojęcie, uspokój się, paniusiu! Czy nie ma nikogo, kto by nam mógł to wytłumaczyć? Co się dzieje? Jakie to jest problematyczne? Wydają się być za bardzo rozkojarzeni, żeby mnie zauważyć. Co się do cholery dzieje? I to jest idealny moment, żeby powolutku skończyć wstępny odcinek. Koniecznie musicie dać mi feedback, czyli powiedzieć wam, jak się wam właściwie to wszystko podoba. Gra jest, uwierzcie mi, ja przychodziłem ją dosyć daleko, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jestem mega ciekawy, jak się skończy. Miałem ją przejść na streamach specjalnie dla was. Zrobiłem ekskluzywną od zera serię na YouTubie, żebyście przeżyli tą grę, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście. Wiem, że urywki ze streamów mogą nie być tak samo ciekawe, jak nagranie tego w ten sposób. Tutaj na pewno będzie większy klimat, większa wczuta, większe gdybanie. Znacie dobrze, wiecie dobrze, jak ja prowadzę tę serię. Postacie, które widzicie na ekranie, są naprawdę bardzo ciekawe. Oprócz Joya mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 innych postaci, więc mamy w sumie 11 postaci, dobrze liczę? Bo chyba tutaj nas nie ma. I naprawdę są to bardzo, ale to bardzo ciekawe postaci, będą się działy przeróżne, naprawdę porąbane akcje i... Możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest seria, która naprawdę trzyma w napięciu od samego początku do samego końca. Nie było tej momentów, gdzie się jakoś wyraźnie nudziłem. I jeżeli wam się bardzo spodoba, jeżeli zobaczy, że odbiór pod serią jest dobry, to postaram się wrzucać ją częściej. Na razie kolejny odcinek zaczniecie dopiero za 3 dni, czyli to będzie dzień po trybie wyspiarskim najbliższym, czyli... No. To będzie dokładnie, wy to dostajecie ten odcinek w czwartek, nie, chwila, wy to nie dostajecie, wy dostajecie go w piątek, więc w poniedziałek. W poniedziałek będzie kolejny odcinek, godzina 18. Zawsze dodatkowe materiały wpadają o 18, więc o 16 mam nadzieję, że oglądaliście dzisiaj odcinek Super Danganronpa Another. A dzisiaj o 18 zaczynamy właśnie tą nową serię i kolejny odcinek będzie za 3 dni o 18. Jakbyście mieli jakieś pytania, to walcie śmiało, proszę o niespoilerowanie. Co prawda ja te spoilery mniej więcej znam, ale widzieliście, tutaj nie pamiętałem, co się dzieje. No i cóż, będziemy kontynuować. Ja jestem w sumie najarany. Jak tylko usłyszałem tą muzyczkę, zacząłem tą obsadę, to pomyślałem sobie, Boże, ta przyroda znowu będzie taka cudowna. Trochę żałuję, że to nie jest moje pierwsze podejście, bo myślę, że przyjrzałbym to jeszcze bardziej, ale i tak nie jest źle, także zapisuję. Raz jeszcze dziękuję wam bardzo za uwagę. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, napiszcie, jak wam się podoba seria, zostawcie subika. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to was witam. Na kanale też znajdziecie bardzo dużo rompy, więc która jest tak naprawdę dla mnie taką główną serią, jeżeli chodzi o takie detektywistyczne nowelki i te klimaty. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy
właściwie dowiadywać się, gdzie my jesteśmy, z kim tu jesteśmy, co my tu robimy, jak tu trafiliśmy. Bo to nie jest wcale porwanie przez jedną osobę. Tak przynajmniej na to wynika, przecież to nie może być nasz stalker, bo jeżeli to jest nasz stalker, to dlaczego wziął też Joeya, dlaczego też wziął te inne osoby? Dowiecie się wszystkiego już niedługo, a w tym momencie trzymajcie się cieplutko, no i hej, papa.